dobry Państwu. 26 maja 2022 roku, 26 maja, czyli Dzień Matki. No i my od rana, w związku z tym, że maluchy już poszły dzisiaj do przedszkola, Matylda dziś jeszcze ma wolne, działamy w kuchni. Najpierw zaczniemy od zrobienia szybkiego ciasta, znowu ubezpieczenia. Gotujemy budyń, zaraz przełożymy warstwy do ciasta, które chyba nazywa się 3-bit. No i to jest takie ciasto właśnie z masą budyniową i z kajmakiem, który też kupujemy gotowy, także to taka łatwizna raczej. Matylda tutaj miesza już budyń, zaraz będziemy go gotować. Gdzie są wielkie? I pokażemy Wam, jak zrobić takie super szybkie ciasto. Kiedyś robiłam je bardzo często, ostatnio jakoś o nim zapomniałam, ale dzisiaj sobie przypomniałam, bo właśnie nie mam zbyt dużo czasu. Dobra, muszę kończyć, bo gotuje nam się mleko. Chyba, że Matylda potrzyma i zacznie nagrywać, a ja wleję budyń. Trzymaj. Nie, no ja chcę wlewać. Trzymaj. Jak już widzieliście przed chwilą, pierwsza warstwa w naszym naczyniu to są zwykłe maślane herbatniki, w tym wypadku biedra. Na te herbatniki wylewam gorący budyń, który właśnie ugotowałam. I zaraz położę kolejną warstwę, zaraz zobaczycie jak. Budyń wylany, kolejna warstwa to... Poczekaj, żeby Ci się tu nie wysypało, zaraz Ci pomogę. Kolejna warstwa, jak już widzicie w naszym cieście, to krakersy. Ostatnio ktoś się bardzo zdziwił, czekajcie, muszę rozerwać. Ostatnio ktoś się bardzo zdziwił, że łączę słodkie ze słonym, jakieś ciasto. A, do Raffaello ostatnio dawałam właśnie krakersy. No nie wiem, dla mnie to nie jest jakieś bardzo szokujące połączenie, bo to często przecież się zdarza w deserach, że się łączy słodkie ze słonym, na przykład słony karmel, bardzo popularny ostatnio smak lodów na przykład. No przecież to jest dokładnie właśnie takie połączenie. Matylda właśnie układa krakersy na kolejnej warstwie, czyli na budyniu. Zaraz przykryjemy to kajmakiem, drodzy Państwo. Ulubiony dzień. Ulubiony dzień, no i ulubiony będzie, jak będziesz jadła. No i wtedy pokażemy, co dalej. Dobra, to nam wystarczy. Krakersy ułożone, teraz kładziemy kajmak. Ja tego kajmaku nie podgrzewam, ale można by było, wtedy można by było wylać, ale równie dobrze można po prostu wyjąć, rozsmarować nożem. Ja idę na łatwiznę, oczywiście. Oczywiście kajmak też można zrobić samemu, tak jak i można zrobić budyń, w sumie nie z torebki, a samemu od podstaw, no ale już jak tam kto woli. Ja takie akurat ciasta, jeśli mam sobie ułatwiać, to sobie ułatwiam, więc po prostu wykorzystuję gotową masę. No i przekładamy. I ostatnia warstwa naszego ciasta to śmietanka ubita, w tym wypadku oczywiście z odrobiną cukru może być, choć nie musi, jak tam chcecie. No i to będziemy kładli na sam wierzch. Poczekaj, pomogę Ci z tym. Moment. Popatrz na mnie. Śmietana już jest, proszę Państwa. Na wierzchu teraz zostało nam tylko posypać to kakaem, ewentualnie można tu zatrzeć trochę czekolady, po prostu najlepiej gorzkiej. No już jak to tam woli, ja Ci jeszcze bardziej idę na łatwiznę i po prostu sypię kakaem, też będzie cudnie. I zostaje teraz tylko wstawić do lodówki, chociaż kilka godzin. W przepisie chyba, który kiedyś stosowałam, to było napisane, że 6 godzin co najmniej to powinno stać, ale powiem Wam, że i za 4 będzie dobre i za 3 pewnie też. Wystarczy tylko, żeby trochę się ostudziło, a herbatniki namokły tym budyniem, który zresztą jest jeszcze chwilowo ciepły, więc to będzie naprawdę chwila i one będą wszystko przeniknie sobą i będzie do zjedzenia gotowe pewnie za jakieś 2-3 godzinki. Także ładuję to do lodówki, no i po południu będziemy zajadać.